Lubię, kiedy kobieta. Lubię, kiedy kobieta jest inteligentna. Seks appeal czy mądrość? A dlaczego jedno ma wykluczać drugie? No to w takim razie Meryl Streep czy Marilyn Monroe? Marilyn Monroe, oczywiście. Najciekawszy prezent od kobiety, jaki pan dostał? Najciekawszy prezent od kobiety? Ja sobie takiego bardzo ciekawego nie przypominam. Każdy jest właściwie miły i sympatyczny. Ale tak wyjątkowego nie przypominam sobie. Ile razy się pan zakochał, panie Wokulski? Przepraszam, panie Ostrowski. Trzy razy, mniej więcej, trzy razy. A ten pierwszy raz? Ten pierwszy raz spowodował, że tutaj się znalazłem. W Trójmieście. Prosimy o więcej szczegółów. Och, to dla mnie to no, miłe i zarazem niemiłe wspomnienie. To była dziewczyna, jest dziewczyna z Sopotu. To no, w niej się zakochałem rzeczywiście. Dawno, bardzo dawno temu. To dla niej skończyłem ze studiami historycznymi w Opolu i postanowiłem przenieść się tutaj, bez względu na to, na jaki kierunek miałbym się dostać. Zdawałem wtedy na prawo, zdawałem do Akademii Muzycznej i zdawałem też do Teatru Muzycznego. Powiedziałem, że tam, gdzie pierwsze zdam egzaminy, tam zostanę. I zostałem w teatrze. Żeby śpiewać jej serenady? Poniekąd tak, także. Trzy najważniejsze kobiety w pańskim życiu. Na pewno matka. Moja żona Aleksandra zdecydowanie tak. No i pewnie ta kobieta, przez którą się tutaj znalazłem. Joanna. Najważniejsze kobiety w historii. Maria Curie-Skłodowska. Zdecydowanie. Tak, to bardzo istotna kobieta. To jest coś, to Marię jakoś, co pomyślę, to imię Maria mi się najbardziej... Ja już nie jestem w stanie ośmielić się, ciągnąć wątku Marii, bo... Tak, no coś z tymi Mariami jest, rzeczywiście, to chyba wszystkie Marie by były. Jakby na to nie oprócz Marii jeszcze ze dwie jakieś. Ta pierwsza, ta Ewa nieszczęsna, bardzo istotna, bardzo ważna, chyba dla nas wszystkich. Chociaż kobiety zarzekają się, że to nie one były Ewą, prawda? Tak, one zawsze tak mówią. Ale to kobiety mają ciekawe tłumaczenia na różne tematy. Zawsze coś znajdą takiego, żeby się wytłumaczyć, że to nie ich wina, tylko nas. Najbardziej słabe istoty. Mężczyźni są winni wszystkiemu. To jest tak dziwnie i przewrotnie na tym świecie urządzone. A kobiety tak to widzą w każdym bądź razie. Nie mężczyźni. To są jeszcze jakieś oprócz tych Marii? Oprócz tych Marii, w świecie, znowu Maria Stewart mi przychodzi do głowy. Nie, no zdecydowanie pewnie takie wielkie historyczne postacie bym wymieniał, ale to nie będę oryginalny. No w świecie, w Polsce, w literaturze, szczególnie legendy, bardziej historyczne i legendarne kobiety. Tak, zdecydowanie te przychodzą mi do głowy. Myślę o pięknej Helenie. Oczywiście, no, kobieta, dla której wojnę stoczono potężną. Dla nas istotna, wielce, królowa Marysieńka, Przesłodka. Nie znałem osobiście. Też nie miałem okazji, bo znałem, podobno bardzo przyjemna. Wymiary. Wymiary tej idealnej kobiety? O, tam nie będę pewnie strasznie oryginalny. W ogóle pod tym względem chyba nie jestem oryginalny i się specjalnie od reszty populacji męskiej nie wyróżniam. Byłoby miło, gdyby było tak do 90, 60, 90, no to jest bardzo sympatycznie. Może być ewentualnie 94 na 70, 94 też przyjemnie. O, rycerz, mnich czy alpinista? Jaki pan jest w relacjach z kobietami? Cholera, chyba mnich. W relacjach z kobietami, niestety, chyba tak. Nie potrafię się mądrze zachować i w ogóle nie jestem takim typem macho. Chciałbym być, ale nie jestem. Jestem chyba raczej mało interesujący, jeśli chodzi o rozmowę. Zawsze próbuję zanudzić dziewczyny jakimiś dywagacjami filozoficznymi albo rozmową o astronomii.
o tym, co na niebie. To są interesujące dla mnie rzeczy, ale chyba niekoniecznie dla kobiet. Kiedy myślę dom. Kiedy myślę dom, to myślę o swoim mieszkaniu na Witominie. Malutkim, dwupokojowym, ale dla mnie z umieszczonym na dachu świata. Mieszkam na 10 piętrze na Witominie, więc to jest wzgórze. Widzę przepiękną panoramę, mam niesamowicie piękny widok. Całą Zatokę Gdańską, widok na wschód. Jest cudownie. I to jest miejsce, o którym myślę, mój dom. Ale także myślę, kiedy mówię dom, myślę też o miejscu, gdzie się wychowałem, gdzie przeżyłem najpiękniejsze lata swojego życia. To jest Opole. Nieduże miasto na południu. Podobno stolica polskiej piosenki. Małopolskie. Małopolskie miasto? O nie, będę tupał nogą. Ja jestem kosmopolityczny. Kosmopolityczny Wszechpolak, ponieważ urodziłem się w Białymstoku. Wychowałem w Opolu, mieszkam już więcej niż połowę życia tutaj w Gdyni. Zresztą w takim mieście dosyć ciekawym, które łączy ludzi z bardzo różnych stron świata i z różnych stron Polski obecnej i dawnej. Taka jest charakterystyka Gdyni, to jest dosyć ciekawe. Kolory mojego dzieciństwa. Niebieski, a potem zielony panterka. Był pan harcerzem? Tak, byłem harcerzem, ale ta panterka akurat bardziej ze stanu wojennego mi się kojarzy. Z jeżdżących po ulicach samochodów patrolowych. Ojciec wtedy mój pracował tu w Elblągu. Miałem przyjemność przyjeżdżać do niego i... Ja nie łobuzowałem, ale to łobuzowali ci, którzy długie pały nosili. I rozganiali wszystkich 13 każdego miesiąca. Długo wybieram, czy kupuję w ciemno? To zależy. To zależy. Są takie... No jeśli coś mi się bardzo spodoba i stać mnie na to, biorę praktycznie bez większego zastanowienia. Ale jeśli jest to większy zakup, zawsze się do niego długo przymierzam. Często kończy się tym, że nie kupuję.